24 marca. Ta data już na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia w 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. I rok później po tych wydarzeniach Stalin zagra z Barkomem Karzony Lwów. Mecz poprzedziła minuta ciszy ku pamięci ofiar wojny na Ukrainie. Dokładnie rok temu w świat obiegła wiadomość o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Obrona swojego kraju i wartości życiem przypłaciło wielu żołnierzy oraz ludność cywilna. Uczcimy minutę ciszy wszystkich poległych w walce za Ukrainę. Dziękuję bardzo. W meczu w Krakowie Stalinsa wygrała 3-1. A jak było teraz? Jak było w Nysie? Przekonajcie się sami. Oh!
Mecz w waszym wykonaniu, dobre granie. Co według ciebie w tym meczu było najlepszą waszą stroną? Co było najlepszą stroną? To nie był łatwy mecz, to był bardzo ciężki mecz. Praktycznie cały czas graliśmy na sztypu, może ten wynik w pierwszym secie pokazuje, że może było trochę lżej. Ale tak nie było. W drugim secie zespół z Lwowa się grał bardzo dobrze przy naszych jeszcze gdzieś tam prostych błędach. Zrobiła się nerwówka i no, w końcu tego drugiego seta chyba wiedzieliśmy wszyscy, co się stało. Wiedzieliśmy, że Wasyl ma takie możliwości, żeby zagrać 5-6 asów z rzędu na takiej prędkości, na takiej celności. Chwała mu za to, że mu się to udało. W tym trzecim secie też graliśmy twardo razem z zespołem Żubowa, ale to końcówka należała do nas. Zaczyna się Puchar Polski już za kilkanaście godzin. Jesteś fanem siatkówki i będziesz oglądał Puchar Polski? Nie wiem, czy będę oglądał fanem siatkówki. No, chyba muszę być. No. Z racji zawodu, tyle co mogę, to oglądam. Oczywiście na dwóch tych meczów jest tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że ten finał Pucharu Polski będzie naprawdę fajnym widowiskiem i kibice, którzy zgromadzą się w Krakowie, będą mogli liczyć na kawał dobrej siatkówki. Nie będę typował zwycięzcy. Może gdzieś tam po cichu na kogoś liczę, aczkolwiek bardziej liczę na dobre i ciekawe granie. Okej, super, dzięki bardzo za rozmowę i powodzenia w następnych spotkaniach. Pracuje mecze wyjazda. Nie ma co ukrywać, w tabeli jest bardzo ciasno i każdy mecz, każde punkty są na wagę złota tutaj. Możemy tak naprawdę, przegramy jeden, dwa mecze i
możemy odpaść, bo chłopaki zaczną wygrywać. Także walczymy do końca, zobaczymy jak będzie. Nie mówię, że będziemy, ale naprawdę staramy się i jest nas nasz główny cel, żeby być tej ósemce. Okej, Kamil, ja mam jeszcze jedno pytanie. Następny wasz mecz to GKS Katowice. Ty masz z tym klubem bardzo dobre wspomnienia. Jakie masz odczucia przed tym spotkaniem właśnie? Co czujesz? Tak jak do każdego meczu podchodzę profesjonalnie i staram się tego nie oddzielać. Może pierwszy mecz, jak grałem z nimi, to byłem nabuzowanym bardziej, ale już później kolejne mecze to już kolejny przeciwnik i kolejna walka. Także tutaj akurat, ale nie ukrywam, mam bardzo dobre wspomnienia z Katowicami. Okej, dzięki bardzo. Mogę jeszcze ja? Jasne. Wspomniałeś o poziomie. Dzisiaj podstawowy skład. Ostatnio coraz więcej dostajesz szans do gry, czyli twoja forma rośnie, stajesz się coraz lepszym siatkarzem i jakie masz uczucia z tym towarzyszące? Jak bardzo czujesz się szczęśliwy z tego faktu? Jak wiele ci brakuje do tego, aby stać się jeszcze lepszym siatkarzem? Jak myślisz? No myślę, że jeszcze, żebym mógł się nazwać takim solidnym siatkarzem, to jeszcze hektolitry potu muszę wylać. Myślę, że w tym sezonie borykałem się z wieloma kontuzjami. Z kolanem dwa razy przed sezonem w sparingach z Gwardią Wrocław skręciłem kostkę, więc myślę, że to troszkę blokowało mnie w tym sezonie. Ale cieszę się, że jakby trener dał mi szansę, uwierzył we mnie